strony w tym spotkaniu. Zastępuje go w pasku niebieskim Mariusz Szańczuk, w białym Rutecki, który właśnie dotyka taśmy. No i bardzo ciekawa sytuacja. Oczywiście Zdzisław Rutecki z tego wyścigu zostaje wykluczony i na starcie pozostają dwaj zielono Zdzisława Ruteckiego. I wyścig 14 w dwuosobowym składzie, dwóch zielonogórzan na starcie. Przed tym wyścigiem zielonogórzanie podjechali blisko siebie, chcieli zademonstrować dobrą jazdę, mogli jechać po prostu zupełnie turystycznie po pewne 5 punktów. Grzegorz Walasek, Mariusz Szańczuk demonstrowali w niedzielę jazdę parą. Na pewno do tych zawodników w tym spotkaniu nie można było mieć pretensji. Grzegorz Walasek zdobył w sumie 9 punktów. Mariusz Szańczuk też próbował pokazać się z jak najlepszej strony. Pokazał, że jest zawodnikiem walecznym. W ogóle do młodzieżowców, do młodzieży zielonogórskiej nie można było mieć w tym spotkaniu pretensji. Prowadzi Mariusz Szańczuk, ale tutaj ogromny pech tego zawodnika. Zdefektował Mariuszowi Szańczukowi motocykl. Osamotniony Grzegorz Walasek mknie do mety po pewne 3 punkty. Grzegorz Walasek mija linię mety jako pierwszy, a na zdefektowanym motocyklu po 2 punkty jedzie Mariusz Szańczuk, dopingowany gorąco przez zielonogórską publiczność. Mariusz Szańczuk po 2 punkty. Kuriozalny, bardzo kuriozalny to wyścig, ten 14 z niedzielnego meczu Morawski Zielona Góra Polonia Jutrzenka Bydgoszcz. Najpierw wykluczenie za spowodowanie upadku Dariusza Kłopota Jacka Goloba, później dotknięcie taśmy przez